21 kwietnia tego roku ruszył nowy ekumeniczny portal www.pomagamcaritas.pl, tworzony wspólnie przez Caritas Polska, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego. Nasza diecezja zgłosiła do portalu Damianka, bohatera 8-letniego, który od 8 lat walczy ze swoją poważną chorobą, jak również walczy o to, żeby być sprawnym już na zawsze. Zachęcamy do zajrzenia na portal www.pomagam.caritas.pl i zapoznania się z historią 8-letniego Damiana. Damianek przez 16 miesięcy przebywał w ośrodku przedadopcyjnym dla porzuconych niemowląt w Częstochowie. Obecnie przebywa w rodzinie zastępczej, która rozpoczęła walkę o jego zdrowie i sprawność. Trafił do nas z ośrodka preadopcyjnego w Częstochowie, miał wtedy 16 miesięcy, czyli był jeszcze bardzo malutkim, siedzącym już wtedy chłopcem, ale który jeszcze nie mówił. Tak, z tego co wiedzieliśmy, to jest dzieckiem chorym z rozszczepem kręgosłupa, tak, i z wszystkimi tymi wadami, które są powiązane z tą chorobą, czyli z neurogennym pęcherzem, z nogami końsko-szpotawymi, tak, z wodogłowiem. Zresztą został też zaopatrzony w trzecim miesiącu życia, także ma zastawkę otrzewną założoną. Damian przeszedł 8 trudnych operacji mających na celu umożliwienie mu samodzielnego poruszania się. Dziś Damian ma 8 lat i jest małym bohaterem zmagań z przeciwnościami życia. Chodzi, biega, tańczy i gra w piłkę nożną z kolegami. Chodzi do dwujęzycznej szkoły podstawowej, bardzo dobrze się uczy. Absolutnie jest to fenomenalna praca Damiana nad tym, żeby zafunkcjonować i w środowisku rówieśniczym, tak, bo skończył drugą klasę, więc ma już pierwsze doświadczenia budowania relacji z większym otoczeniem niż tylko grupa przedszkolna. Ma przyjaciół, kolegów. Myślę, że jego praca jest ogromna. A my oczywiście w miarę swoich możliwości staraliśmy mu dopomagać i go wspierać. Lubi czytać, interesuje go chemia, historia i bardzo lubi opowiadać dowcipy. Co mówi Japończyk, kiedy widzi szybę? No. To szyba. Wujek lubi suchary, no to wpisałem i znalazłem tam kilka takich fajnych, że też mi wpisały. Jak coś jest fajnego, to pamiętam to zawsze. I lubisz opowiadać też kolegom dowcipy gdzieś? Bardzo. Sypałem kawałami na takim obozie, który zakończył się wczoraj, że na stołówce to wszyscy się śmiali zamiast jeść. Lubię piłkę nożną, oglądać i grać, ale tak gram w ogrodzie. Lubię też tenisa zimnego. Też grasz? Tak, bo mam w ogrodzie taką, że piłka jest na linii i to kto więcej razy odbije, kiedy ona się kręci. Lubię książki Grzegorza Kozdebkę. Mam taką jedną książkę, która się nazywa Serce i inne podroby, w którym jest różne są przepisy takie, które da się zjeść na szczęście. No i tak, na przykład kaszanka po katalońsku. Czyli taka książka kucharska. Dla dzieci. Tak. Książka kucharska i tam jest też ten tekst. Jeszcze gotowaniem się do tego wszystkiego interesuje. Przeczytałem ją, ale nie zrobiłem wszystkich przepisów. Niestety to wszystko w każdej chwili może mu być zabrane. Cała praca wielu lat, cierpień i operacji oraz rehabilitacyjnego trudu. Wszystko to, co jest związane z tą chorobą i ma charakter najczęściej postępujący. Czuwamy nad tym, tak, żeby nie przegapić sytuacji, która może być dla niego niebezpieczna, a w ostateczności może go posadzić na przykład na wózek, bez możliwości już późniejszego z niego wstania. Jest to ogromny problem, dlatego że nie ma ani jednego ośrodka, który by skoncentrował się na całościowym leczeniu dziecka z rozszczepem kręgosłupa. Brak możliwości skorelowanego leczenia ortopedycznego i ortetycznego skierowała opiekunów Damianka do Aschau w Niemczech. Klinika w Aschau, tam gdzie się wybieramy, tak, jest takim wiodącym ośrodkiem, który na stałe współpracuje z firmą ortetyczną,
która jest na najwyższym światowym poziomie, tak? Znaczy to, co ja widziałem, tak, jak się przygotowuje projekt zaortyzowania dziecka, no to jest trochę tak jak z filmów Spielberga, tak? To są komputery, to są blueboxy, to są czujniki, to są wzorce chodu, tak? To się określa napięcia, naprężenia, tak? Czyli to wszystko, co jest niezbędne, żeby zrobić dobre, modułowe ortezy. Pełna koordynacja terapii jest dla Damiana szansą, że jednak nie usiądzie na wózku inwalidzkim. Przeszkodą jest jednak koszt 15 tysięcy euro. Przy czym, jeśli uzbieramy 10 tysięcy euro, to Fundacja Franza Beckenbauera z Monachium dofinansuje jego leczenie w wysokości 5 tysięcy euro. Dzięki zgłoszeniu akcji do portalu www.pomagamcaritas.pl zebrano 5912 zł z 42 tysięcy, czyli około 14% potrzebnej kwoty. Ale dzięki informacjom w mediach lokalnych udało się z nawiązką zebrać środki na projekty charytatywne zgłaszane do portalu. Przykładem są zakończone sukcesem akcje z innych rejonów Polski.